Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna przygotowała ofertę dla dzieci i młodzieży na ferie zimowe. Zajęcia dla nich będą prowadzone od poniedziałku przez nadchodzące 2 tygodnie we wszystkich filiach Książnicy. Najmłodszych na specjalne warsztaty zapraszamy niemal tradycyjnie do wypożyczalni przy ulicy Mieszka I. A na tych nieco starszych czekać będzie w innych placówkach wyzwanie w postaci prac technicznych i nie tylko. W zasadzie nie możemy ograniczać się tylko do najmłodszych. Jeżeli przyjdą dzieci trochę starsze, to też je bardzo zapraszamy. Co się będzie działo? Pierwszy tydzień należy do pani Basi, a jej znakiem firmowym są kreatywne środy, środy pełne inspiracji, więc na pewno nie zabraknie prac plastycznych, gier i zabaw. Będzie głośno i wesoło. Na pewno się wyprawią i do Muminków, i do Kubusia Puchatka, i do wielu kultowych krain, w których panuje zima. Jeżeli ona nam będzie nawalać w te ferie za oknem, to będziemy się starać, żeby w bibliotece zapanowała. Z kolei drugi tydzień będzie taki bardziej przyrodniczy. Będziemy się zajmować zwierzętami, ptakami i tym, co się z nimi dzieje zimą, takie warsztaty, żeby nauczyć się na przykład rozpoznawać zimowe ptaki, odgłosy, które wydają zimowe ptaki, żeby się przekonać, które zwierzęta śpią, a które mają teraz problem z zaśnięciem, a zakończymy wierzbą, czyli drzewem, które pierwsze budzi się na wiosnę, żeby sprawdzić, czy już się obudziła, czy jeszcze nie. Chwilę będzie to inaczej troszeczkę wyglądało, dlatego że czekamy na dzieci, właśnie na całe rodziny w godzinach udostępniania naszych placówek, czyli chwilę numer 1 przy Kruczej, chwilę numer 2 przy ulicy Staszica, chwilę numer 9 na osiedlu Orła Białego, zapraszają do pracowni zaśnieżonej Sowy. Czyli w każdej chwili może dziecko sobie przyjść, może przyjść z mamą, z tatą, może przyjść samo również, wykonać ciekawe prace związane właśnie z porą zimową. Będziemy lepić bałwany, niekoniecznie ze śniegu, będą wykonywane zakładki również o tematyce zimowej, ale będzie także ona zrobi zaśnieżoną sowę. Oprócz tego jest to taki okres czasu, kiedy rodziny mają po prostu więcej troszeczkę tego wolnego czasu, więc zapraszamy serdecznie z dziećmi do biblioteki. Jest to doskonała okazja, żeby zrobić prezent dla dziecka i zapisać go do nas. Tym bardziej, że przypominamy, że mamy taką edycję programu Mała Książka, Wielki Człowiek, więc możemy w tym okresie dziecku przedszkolnemu zrobić świetny prezent, podarować mu książkę Wojciecha Widłaka o krasnoludku Krzywej Czapce. Jest to doskonała okazja, żeby właśnie pokazać dziecku bibliotekę właśnie jako miejsce przyjazne, gdzie można kreatywnie, fajnie spędzić w bezpieczny sposób czas, jednocześnie odrywając dzieci właśnie od ekranu telewizora, od smartfona, żeby mogli również poczytać książki w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom. Ferie w Gnieźnie ruszają praktycznie lada moment, od piątku i potrwają do 12 lutego.